Witam. Tak, wczoraj przerwało mi, gdyż okropnie zżarło mi dużo miejsca na dysku i słuchajcie, jak ja usłyszałem tego, no coś tam, że żyjemy w świecie gejów, transseksualistów i tak zwolniło się, że się posikam. Także przepraszam was za to. Już teraz mam o wiele więcej miejsca na dysku, także kontynuujemy. I ogólnie popełniłem jeden błąd, bo w sumie jesteśmy w następnej planszy, a ja powinienem to podzielić na dwie, ale my zdaje mi się, że ten custom level, przypuszczam, że chyba ma, jest na dwie plansze, więc... Cholera jasna, powietrze. Więc, no, taki trochę estetyczny błąd, ale od następnego let's playa już powróci to do normy. Dobrze, także kontynuujemy. Mam tu samą herbatkę. A jest dzień następny ogólnie. Jestem już po pracy. W ogóle dostałem od mojego przyjaciela. Tak, już myślę, że mogę jednak to przyjacielem nazwać. Dostałem prezent urodzinowy, bo nie będziemy się raczej widzieć w mojej urodziny. A wódkę staroturuńską, słuchajcie. Bardzo fajna. Bardzo mnie ten prezent ucieszył. Ale jeszcze nie piję, bo czekam na okazję. I słuchajcie, coś tutaj zrobiłem z tą dźwignią chyba, nie? Coś tutaj było. Czy to mi się przyśniło? A, nie, jakieś chwasty. I słuchajcie, cały czas zapominam, że tutaj się tlen kończy. Cholera, no. Bo tam to mogliśmy w sumie bez ograniczeń. Nie wiem, czy ona miała wtedy maskę. Jakąś, a teraz już ją sobie wyjęło. No, okej, dobra. Jeszcze raz. Bo już na pewno nie pamiętam, co ja robiłem wczoraj. To wino mnie trochę oszołomiło. I no, bez jaj. A tutaj coś jest, no to użyliśmy tej dźwigni. A, chyba, że to jest jakaś czasówka może po prostu, słuchajcie. Zazwyczaj tak jest, nie? Że nazwa już musi być. Czasówka od czasu do czasu. No a jakże. Nie, nie, nie. Powietrze, powietrze. Jakaś taka bardziej nowoczesna część tego statku chyba. No, 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 no. Świetnie, super. To na razie idzie nam całkiem ładnie. Zmienimy na jakąś lepszą broń. Jezus Maria, co to jest? No właściwie kto? Ej, no naprawdę, słuchajcie, czuję się jakby to był Tomb Raider 2. Podobni kolesie i w ogóle. Ja no w ogóle teraz możemy się Larze przyjrzeć, nawet ładna jest. No przecież trochę zbytnio napompowane usta, bym powiedział. Ona chlupie śmiesznie. No i czego mi się tniesz? Protestuję. Mam w pizdy miejsca na dysku. Wysłuchajcie, mi się komputer coś dzisiaj, wróciłem z pracy, włączam i nie chciał mi się włączyć. No. Czekajcie. Nie, na czymś nie. No okej. Ale już działa, musiałem coś tam komputera, musiałem kliknąć, żeby mi się coś tam... Jezus! Żeby mi się... jakieś tam naprawy zrobiły. Skąd oni są na tym statku, ja się pytam. Ile mamy? Widzę, co zmienię broń, o, na pistolety, bo... Zostały mi dwa naboje. Nie wiem, czy mówiłem, mam ze sobą herbatkę. Co to jest? Nie wiem, rumianek, pokrzywa, coś takiego. Gdzie ja mam to podsadzić? Okej, nie do końca rozumiem chyba.
To przecież ja tutaj byłem. I to nie wiem, czy muzyka znowu nie jest za głośno trochę, więc ściszę. Ale teraz rozkmina będzie, bo... To się da zastrzelić? Nie. No, mam rozkminę. No widzę, co pójdę tam jeszcze raz. Może po prostu jakąś dźwignię ominąłem, czy coś takiego. No, jakby się to dało ruszyć, ale na szczęście nie, bo... O kurde. Nie, no nie ma tutaj nic. Chyba, że tutaj jakieś coś cholerka ukryte u góry czy coś. Nie lubię takie rzeczy ukrywać, no nie. Nie no, skoro jest coś do przesunięcia. To albo musimy to na jakiś blok przeciągnąć, żeby coś aktywować. Albo nie znaju. No słuchajcie, nic tutaj nie widzę. Jeszcze na sufit nie patrzyłem. No. Ciekawe. To też jest trochę intrygujące. Znowu jesteśmy sufitem do góry. Więc tak właśnie się rozglądam, czy... Czy coś mi nie umyka? A chyba nie. Znowu jakaś po prostu zagadka ponad moją inteligencję, bo jak to powiedziała moja ma inteligencję, tak jak Snickers. To jest klocek. Co można z klockiem zrobić? Przesunąć. Gramy kurwa w Tomb Raidera, w coś co jest ograniczone i chyba najbardziej liniową grą na świecie, a... Więc co jeszcze się cofnę, może coś ominąłem, ale wątpię. Okej. Tutaj jeszcze jakieś drzwi były, pamiętacie? No tak, ale w jaki sposób to w ogóle miało mi cokolwiek... mam w dupie kurwa sekret, naprawdę. Świetnie. O Boziu. Gdzie bo... Solucja jest ostatnią rzeczą, z której chcę korzystać. Już tak czy tak raz wykorzystałem. Nie wiem, to mi coś sugeruje, słuchajcie. No nie wiem, czy to coś da. Przesunę to może tam. No i co? To się kurwa właśnie otworzyło, czy... Ej, widzę co, ja nie czaję, ja po prostu nie wiem, czy coś jest z moją głową. Nie tak, ale ja nie rozumiem, w jaki sposób mogło to drzwi otworzyć. O, żeż kurwa, to jest ten podpalający. Zajebiście. A nie. Nie wierzę, że ta muza jest tak głośna. No bo tylko ja ją tak głośno słyszę. No dobra, no otworzyliśmy drzwi w sumie
niczym. Sorry. Wiadomość na Messengerze. Okej. Nie wiem, chyba, że to po prostu ta gra zmusza do jakiegoś abstrakcyjnego myślenia. Dlatego tak mi trudno to zrozumieć. Okej, no dobra. Mamy harpuny, czyli to jest chyba taka sugestia, że jeszcze trochę się będziemy męczyć w wodzie z rekinami później. Tam jakoś średnio na rękę jest. Dobra. Lecimy. Tu są drzwi. Ciekawe, czym tym razem otworzymy, nie wiem. A co, nie wiem, Lara pierdnie i się drzwi otworzą? No idąc tropem logiki tej planszy, to chyba tak. Okej, to mam dźwignię, ale trochę tak podejrzanie wygląda, że tak sobie po prostu stoi. Cholera jasna, nie się. Fajne są te szyby. Kiedyś w Polsce takie były, gdzieś tam widziałem. Okej, zamknięte. Ale tutaj zdecydowanie będziemy musieli coś otworzyć. Tutaj też nic nie widzę. Rawicie, co coś mnie brzuch boli. Nie wiem w sumie dlaczego. Bo mnie od wczoraj. Jakoś tak. Znaczy nie, od dzisiaj rana. Tak niewyraźnie się czuję. Tutaj też nic nie widzę. Bardzo mnie ciekawi ogólnie, jak będą custom levele robione za 10 lat, bo ogólnie od ostatnich kilku lat jakiejś giga różnicy nie widać, ale myślę dlatego, że może jakieś... Nikt się nie zabrał za jakieś, wiecie, mega ulepszenie tego systemu, bo tak czy tak, no wiadomo, wyglądało wiele lepiej niż jak autorzy wypuścili to. Ale jestem ciekaw, jaki postęp będzie. Nie wiem, no... Użyliśmy dźwigni, która nic w sumie nie zrobiła. Swoją drogą też moim błędem jest to, że ja mam wyciszone dźwięki, nie? Bo tak to może bym słyszał, że coś, nie wiem, spada, otwiera się, czy coś takiego. Tak latam i latam i latam i co? Gówno! Jeszcze postrzelam w TT, bo one są takie podejrzanie, no. Zazwyczaj w Tomb Raiderze dało się takie rzeczy rozwalać. Dobra. Postawmy się w sytuacji Lary. A! Dźwignia. Kurwa, wiedziałem, że coś tu jeszcze będzie. Nie zgadnę, wyleci jakiś kolo. O, ślicznie. Rybcie! Kurwa. Nie wiem, czy ja chciałem od razu wpadać. Słyszę jakąś music. Make some people come together. Fajnie to wygląda. Tylko wygląda to, jakby te ryby były uwięzione w szybie, w środku. I nie wiem, ciekawe, jak one miałyby żyć w ogóle. No ale cóż, nie wymagajmy za dużo. Mam jakiś klucz? Bo też nie jest wyjaśnione, cóż to za artefakt jest. No cóż. Może jak dobrze, że tylko jutro do pracy, potem piątek, sobota, niedziela, w niedzielę, piątek, sobota wolny, niedzielę niestety pracuję. Tam jest jakiś klucz.
szklarki. Trzeba je wykorzystać, bo jakoś tak niespecjalnie z nich korzystam. A jak są, to cza. Okej, to trzeba... Aha, to jest zamknięte, trzeba otworzyć. Aż da się na to wejść. No i chciałbym, wiecie co, też was trochę przeprosić, że zrobiłem taki regres jakościowy. Wiecie, jeżeli chodzi o... Kiedyś było HD i tak dalej, ale... Naprawdę... Nie wiem, jak się do tego zabrać, bo tak jak wam mówiłem, ten Windows Movie Maker na Windowsa 7 nie działa tak, jak powinien i nie wiem, jak do tego się zabrać, chyba że ktoś mi po prostu wytłumaczył. Ja już powiem wam, że trochę wypadłem z branży, w tym sensie, że już się tak bardzo nie orientuję, co i jak trzeba robić jakiś statek. Więc... No jest to wywołane tym. Natomiast jeżeli ktoś ma czas, ma ochotę mi jakoś tłumaczyć, to ja z chęcią przyjmę wiedzę. O ile będzie to mega proste. Okej, okay, i teraz... To wygląda dosyć tak, że już się nie da wyjść, więc jeszcze sprawdzę, słuchajcie, tam z tamtej strony, czy się na pewno nic nie otworzyło, żeby się potem... Trzeba było wracać. Czy coś takiego? Okej. No, a nie wiem, jak nie. A może? Czy nie? Nie. No dobrze, to lecimy z powrotem. Wiecie, musiałem się po prostu upewnić, bo... Potem by tylko się smucił, nie wkurzał, smucił. To wezmę sobie łyczkę herbatki. Nie wiem, kurczę, ogólnie jakoś się dzisiaj dziwnie czuję, bo wezmę jakiegoś proszki. No i zobaczymy, co nas tam... Chciałem ładnie skoczyć, ale się nie udało. Wodospad? Nie wiem, co ten koleś jarał, jak robił ten plan, że po prostu się dzieją rzeczy w ogóle niestworzone. No to się da jednak wrócić, okej. Okay. Jakby to powiedział w tej parodii, jeden z 10 chyba wypalił za dużo kraku. Mam wrażenie, czy Lara jakoś inaczej tutaj chodzi, zobaczcie. No inaczej chodzi, ładniej, zgrabniej. Te nogi jakoś się inaczej ruszają. Ciekawe. Albo już mam jakieś widy. Przypuszczam, że ta woda jest toksyczna, coś mi to mówi. Nie wiem, ale sprawdźmy. To jest jakiś prąd. Oceaniczny. No tak, bo uwierzę, że na pewno silniki statku działają po iluś tam latach od zatonięcia. To by takie skakanki od czasu do czasu, wam powiem. Trochę z tym Blade'a 3 kojarzy. Widzę z tą planszą... jak to się nazywa? Rzeka Ganges, River Ganges. No, no podobnie było. Okej. Okay. Już godzinkę ponad gramy z tego custom levela. To czy mam wrażenie, że to jest jedna większa plansza, nie wiem dlaczego. Okej. Okay. Tu mamy na powrót, spoko. Dobrze. To lecimy. Że co? Chyba nie zrozumiałem. Nawet jak zginąłem w tym momencie. Okej. Okay. To ona ginie w locie, czy na tych ostrzach, czy w wodzie? Okay.
dziwne. No cóż, nasz Gabriel jeszcze nie raz nas zaskoczy, coś tak czuję. Ej, wy tyfy, zawsze dało się chodzić po tym. Oszukali nas. Z apteczkami, czy jak? No, patrzcie, cholera. Okej, mamy apteczkę w nagrodę. Brawo, udało się coś otworzyć. Coś mnie jeszcze ciekawi, czy ogólnie zakończenie tej... Aha, tą samą drogą teraz mam się wracać. Świetnie. Czy zakończenie tej planszy wiąże się z tym, że artefakt, który Lara ma, w jakiś magiczny sposób będzie połączony z tym statkiem i trzeba go włożyć, wtedy będą wielkie fanfary, coś takiego? Czy będzie coś bardziej rozbudowanego? Ale powiem, że nie należy to jak ten custom level do jakichś takich mega rozwiniętych, a pomimo tego całkiem mi się spodobał, bo wiecie, moje ulubione custom levely tak są przerywniki filmowe, są mega długie w wielu miejscach na świecie i są bardziej na otwartym plenerze i więcej dzieje się chyba w miastach. To wtedy mi się bardziej podobają, ale ten jest naprawdę, trzyma klimatem pomimo tego. Jestem zaskoczony. Okej. Wspinamy tam na ten wodospad. Okej. Cały czas mówię okej. Zastanawiam się, dlaczego koleś użył starej wersji strzelby Lary, skoro Lara ma nowoczesne pistolety. Ja wolę tę nowszą strzelbę. Wiecie, tę klasyczną shotgun, a nie tak jak była w jedynce czy w dwójce rifle. Jak to się nazywało? Okej. Kurwa, znowu jakiś klucz. No to jest masakra, no. Tu wiecznie coś trzeba znajdować. Co, ja mam ten klucz sobie wyczarować, czy co? Czy to jeszcze jakieś jedno... Jakieś jedne drzwi, czy coś jest? Chyba na pewno nie pominąłem żadnych kluczy. Znaczy żadnych, no... Nigdzie żadnego klucza, a nie mam. No wyłaź, Lara. Tu mamy nową... nową premierównę w Wielkiej Brytanii. Panią... Jak ona miała? Teresa? May? Jeżeli się nie mylę. Jakoś tak. Ciekawe, co to będzie. Nic się nie da. Hulera, no. Dwie czekoladki miętowe. Jak Chylińska mówiła. Może z jakimś filarem coś ukryte i ja oczywiście tego nie widzę. Zrobimy taki mały research. W ogóle gdyby Lara tak rzeczywiście biegała na boso przez taką ilość miejsc, to ona już tych nóg nie miała, stwierdza. No bym na samych takich, wiecie, kościach biega. Trochę przesadzony. Dlaczego muszę się dostać... Muszę się dostać za tę szklaną... szklane coś. A może ja po prostu powinienem jakoś skoczyć tam? Czy coś? Tutaj tak w sumie trochę brakuje, nie?
Czy ono dobiegnie do tego, to jest ciekawe. No masakra, pozamykamy wszystko. O, tu jest dźwignia. Ciekawe. Dużo tutaj takich zakamuflowanych rzeczy jest, powiem wam, co bardzo myli. Muszę się rozglądać wszędzie. I co tutaj? Kolejne pływanie. O nie, no patrz, coś do odmiany. A, wiedziałem, jaki skurczył, który będzie. Już cholera, was mnie zażre. Stawiłeś coś? Nie, to się ma. Okej. Czemu mi się to dziwnie z Tomb Raider 1 kojarzy? W jednej planszy było tak wszystko poprzeginane, pamiętacie? Nie zgadnę, zjadę. A, nie. Zaskoczenie roku. Cześć, Kisiu. Kicia Mirabelka przyszła. Gdzie mam teraz dojść? Tak sugeruję, że mam wracać, ale nic tutaj nie zdobyłem, ani nic nie otworzyłem. Aha, okej, dobra. Już teraz trzeba. Tam za tym filarem jest jeszcze przejście. O Boże. Ostatnio jestem, słuchajcie, wiecznie zmęczony, właściwie bez powodu. Nie wiem, chyba będę brał jakieś sobie centrum, wiecie, taki tych zestaw tych witamin. Bo kurczę, stary nie jestem, a jestem wiecznie zmęczony. Bo też myślę nad tym, żeby rzucić fajki. Teraz mi się udało na miesiąc, potem udało mi się na dwa miesiące. Kurwa. Na dwa miesiące. No ale no, poległem niestety. W ogóle go tutaj nie było. Chciałbym tylko zaznaczyć. Dobra. Mam jakiś kluczyk śmieszny. Aquarium Room Key. O, tutaj tam jest akwarium. Okej. Okay. Dobra. Tutaj będzie sporo pływania znowu. No w ogóle na statku mieć akwarium, trochę taka ironia, nie sądzicie? Wiecie, statek jest po to, żeby przepłynąć przez wodę, a nie w środku ją trzymać. Dla uciechy turystów, pasażerów czy innych stworów lądowych. Kluczek herbatki. Bardzo lepiej. Sorry, wiecie co, że tak czasami przymilczywowuję się, ale no muszę przyzwyczaić się do tego, z powrotem do tego, wiecie, letplayowego gadania w kółko. Nie zgadnę, nie te drzwi. Ha, wiedziałem. Znaczy nie ta dziurka. Czyli tutaj, jak to mówił Irek. Też nie tutaj. To gdzie, kurde? Teraz będziemy szukać dziurki na klucz. Jezus Maria. Serio? Przecież tu nie ma innej dziury.
Super. O mój Boże, ten let's play mnie wykończy, słuchajcie. Niespodzianki. Gdzie tu jeszcze jest jakieś jedno przejście w takim układzie? Tutaj nic nie było chyba. Zapomniałem tego sprawdzić. Nie, chyba. Nań. Chyba to rozejrzymy się tutaj jeszcze dokładnie. To kusi mnie, żeby vloga nagrać, natomiast... Ale jeszcze raz spróbuj. No kurwa, no to czego nie reagowałaś? Ty głupie cipu. Jak to mówię, grać w tej sklejce. Kusi mnie, żeby jakiegoś vloga fajnego nagrać, ale nie mam za bardzo pomysłu. Jak podrzucicie mi jakiś pomysł, to... Siema. To mogę coś nagrać fajnego. Od czego ma się z iPhone'a, nie? Nie od dzwonienia. Coś tam się na fejsie dzieje. Czy by to się dało zstrzelić? Nie. Ale jakoś tak inaczej wygląda. Ciekawe. Music makes some people come together. Rybcie coś czuję, że tam oczywiście wylądujemy, bo trzeba nie będzie jakaś wielka drapieżna ryba, będzie trzeba przed nią spierdalać. No to Tomb Raider jest nieprzewidywalny. A tam pewnie na tym drugim rogiem będzie jakaś dźwignia, której będę szukał potem przez miesiąc. No pomyliłem się, ale w zwyczajnych przypadkach by tak na pewno było. To nie gdyby tego tam Gabriel nie tworzył. Tylko jakiś inny Croft. Fan. Dobra, przesuwamy. Chciałbym mieć takie krzesło, słuchajcie, takie trochę tak ku babcino dziadkowe. O tak, znowu będziemy przesuwać blok w jakieś bezsensowne miejsce, tylko po to, żeby otworzyły się drzwi, które nie mają w ogóle z tym miejscem związku, czyż nie? Okej, pominiłem się, żeby się dostać do góry. Ale byłem blisko. Łyk herbaty. A powiem wam, żebym sobie pojechał gdzieś na jakieś wakacje. Dawno nigdzie nie byłem. Nie byłem w Amsterdamie, ale to było na weekend, co prawda. No siema. Sobie pojechał co na jakiś tydzień, czy na dwa tygodnie na jakieś... Nie, nawet kurczę do Grecji. Z kimś. Grecja nie jest droga, nie jest daleko, ale jest super. No Mykonos na przykład. Kreta też świetna była. Każdemu polecam. Żarty super. Nie wiem jak teraz, no bo ja byłem kupę czasu temu. Jak byłem jeszcze w podstawówce i wiecie, w dodatku z familią. Więc no, ciężko mi powiedzieć, czy wtedy było drogo, ale zdaje mi się, że co no euro tam jest, nie? Ta Grecja tam zbankrutowała, coś tam. Ja jestem na 100% przekonany, że coś tutaj jest ukryte, więc ja stąd nie wyjdę, dopóki czegoś tutaj nie znajdę. O! Kluczyki! Do czego? Key to upper rooms. Dobrze. Tam jest drugi zwiedzić, może tam będzie sekret czy coś. Ja mam wrażenie, że ktoś tam biegał, kurwa. Nie zbierając kluczyk, aktywowałem jakiegoś tam triggera całego i... Jakaś bestia chce Larę wystrzelać. Żeby nie użyć innego określenia. Jeżeli wiecie o czym. Kwasty, wodorosty. Tutaj już są mniejsze szanse, że coś tutaj jest.
upgrade'ujemy sobie broń. Już strzelamy na wszelki wypadek, gdyby, w razie czego, gdyby jakaś bestia miała tutaj wyjść. Tak, to jest sposób jako odpowiedź na mój stres, jak nie wiem, czy coś wyskoczy, czy nie. Tak zawsze robię w tym Wejderze. No właśnie, no właśnie. Tak, coś czułem. Mam, że pod względem przeciwników i ilości apteczek do tego i nabojów do innych broni, to jest trudny ten custom level. Mało apteczek, mało innych broni i dużo dosyć wytrzymałych przeciwników. Fajnie, ale problem będzie, jak skończą mi się apteczki, a będzie jakaś walka finałowa, a będę w dupie. Okej. Aha, teraz tam drzwi. Teraz będzie jakiś odpowiednik levelu Living Quarters, czyżby? To wyglądają jak ci z piątki, w sensie tam w tym... Sinking Submarine. O, artefakt. O kurwa, koniec. No cóż. Jestem zaskoczony. Ale chciałbym wam... W takim układzie. Ej, mam wytypy. W takim układzie chciałbym wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować za obejrzenie tej chyba najkrótszej serii mojej historii Let's Playów. Mam nadzieję, że wam się podobało. Uważam, że custom level jest warty polecenia, jeżeli chce się po prostu człowiek rozerwać na chwilę. Pobyć na głębokości iluś tam miliardów kilometrów i doświadczyć. Widzicie, tam jest zarys Lary. W ogóle. I doświadczyć absurdalnych, kurczę, rzeczy do zrobienia, to polecam. Co do dalszych serii, to przypuszczam, że jutro też znajdę czas, żeby coś nagrać. Jeszcze nie wiem co, może custom level, może inna gra. Co do tego dam wam jeszcze znać. Także ja teraz udaję się, żeby zapalić papieroska. Postaram się jeszcze wrzucić ten ostatni odcinek, skoro to jest ostatni. Dziękuję wam wszystkim bardzo za uwagę. I oceniam custom level w skali 10, myślę, że tak. Takie 6. Może być. Dobra, także dzięki za oglądanie. Aha, zapraszam do komentowania, cesarzowania i ocenia. Komentarzowania. Jak to było? Komentarz. Dodawania komentarzy, ocen, subskrypcji, wszystkich innych chujstw. Dzięki za oglądanie i cześć.